Pan z wami. Słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Gdy Jezus przyszedł do świątyni, nauczał, przystąpili do Niego arcykapłani i starsi ludu, pytając: jakim prawem to czynisz i kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: ja też zadam wam jedno pytanie. Jeśli odpowiecie mi na nie, ja powiem wam, jakim prawem to czynię. Skąd pochodził chrzest Janowy? Z nieba czy od ludzi? Oni zastanawiali się między sobą. Jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci: dlaczego więc nie uwierzyliście mu? A jeśli powiemy od ludzi, to boimy się tłumu, bo wszyscy uważają Jana za proroka. Odpowiedzieli więc Jezusowi: nie wiemy. On również im odpowiedział: zatem ja wam nie powiem, jakim prawem to czynię. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy w Chrystusie Panu, siostry i bracia, kontynuujemy nasze rozważania rekolekcyjne. Kiedy uczyłem w liceum, zadawałem młodzieży takie pytania, chcąc uzyskać odpowiedź, ale taką szczerą, prosto z serca. Dlatego pisali anonimowo. Co to jest miłość? Jakie są skutki, gdy wyznamy miłość? Myślałam, że wiem, co to miłość, ale z biegiem czasu zaczynam wątpić w moją teorię. My po prostu wiemy, że kochamy, ale się w to nie wgłębiamy. Miłość to wyrozumiałość i zrozumienie. Miłość to wybaczenie, nawet kiedy wydaje się to niemożliwe. Miłość jest też czasem dziwna i niezrozumiała. Miłość to porozumienie, miłość to poświęcenie, miłość to ogromne uczucie pełne wartości. Jeśli chodzi o miłość do drugiej osoby, myślę, że jest nieokreślona w pełni. Dziwi mnie to, że każdą osobę można kochać inaczej. Przyjaciół kochamy inaczej, chłopaka kochamy inaczej. Każda miłość ma inny wymiar i smak. W miłości do drugiej połówki trzeba być rozsądnym. Miłość to jedność, ale trzeba do niej dojrzeć. Miłość to dojrzałe uczucie. Często ludzie rzucają wyznania „kocham cię” na wiatr, tak bez sensu. Przez to niszczą jego wartość. Miłość czuje się wtedy, gdy potrafimy zauważyć każdy szczegół, każdy detal drugiej osoby, każdy gest, słowo, głos, dotyk, zapach jest dla nas czymś najbardziej wyjątkowym na świecie. Urzeka nas i zachwyca. Miłość to akceptacja. Miłość może być też szaleństwem, ale w tym pozytywnym znaczeniu. Miłość jest siłą, jest motywacją, napędza życie. Miłość jest sensem. Miłość jest nadzieją. Słowo „kocham” nie może tracić wartości. Nie rzucam go na wiatr. Rezerwuję je dla osób, które są jego godne. Miłość jest piękna. Moc, jaką człowiek może kochać, jest nieogarnięta. Miłość to wolność. Miłość to lek. Miłość nie jest łatwa, ale to, co sprawia trudność, ma wielką wartość. Moi drodzy, od kilkunastu lat, kiedy mam okazję, że tak powiem, czytam to wyznanie młodej dziewczyny, bo słyszeliśmy na początku, że jest to dziewczyna. Zobaczmy, jakie jest to piękne, takie wewnętrzne. To napisała licealistka. Niczym nieskażone jeszcze pojęcie miłości w ogóle i miłości do drugiego człowieka. Ale też jakże często
To pojęcie miłości zmienia się z biegiem lat, kiedy człowiek wchodzi w dorosłe życie, wchodzi w pewnego rodzaju środowiska, wchodzi w pewnego rodzaju trendy, wchodzi w pewnego rodzaju mody. I to pojęcie miłości, rozumienie miłości jest zniekształcone. I wtedy właśnie to wyznanie miłości jest bezwartościowe, jest puste, jest słowem rzuconym na wiatr. Bo zazwyczaj miłość zmienia się w czysty egoizm. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, które w naszej polskiej tradycji jeszcze, zaznaczam, jeszcze są świętami rodzinnymi. Ale rodzi się pytanie, patrząc na otaczającą nas rzeczywistość, jak długo? Bo zmienia się pojęcie miłości, a przez to zmienia się pojęcie, rozumienie relacji między kobietą a mężczyzną, rozumienie rodziny. A właściwie z przykrością należy stwierdzić, i to nie fatalistycznie, jakby rodzin było coraz mniej, bo zmienia się właśnie to rozumienie relacji między kobietą a mężczyzną. Już nie ma mowy o małżeństwie, ale o relacjach partnerskich. To mój partner, to moja partnerka. Moi drodzy, zobaczmy, te słowa są, można powiedzieć, obce miłości. Bo słowo partner, czy nie kojarzy nam się wprost, powiedzmy, z biznesem? Partner w biznesie. I jaki jest wspólny cel partnerów? Osiągnięcie celu, zazwyczaj materialnego. Oddzielny gabinet, jeżeli jest to duży biznes. Jeżeli mały, to przynajmniej oddzielne biurka. A tym, co ich łączy, to chęć zysku. I zobaczmy, jeżeli osiągną pewien poziom zysku, rozstają się, szukając co? Nowego partnera, który zaspokoi ich potrzeby. Odnieśmy to do relacji kobieta-mężczyzna i miłości, o której oni mówią, ale tej miłości tam nie ma. Coraz więcej młodych ludzi, wręcz bardzo dużo, decyduje się na wspólne mieszkanie bez żadnego związku. I słyszymy, chociaż dzisiaj wielu już nawet o tym nie mówi, po prostu tak chcą żyć. Katolicy. Ale jeszcze do niedawna mówiło się, bo chcemy się sprawdzić, bo chcemy się dopasować. Co to znaczy? To znaczy, że chcę sprawdzić, czy ta druga osoba zaspokoi moje zachcianki, zaspokoi mój egoizm. Czy to ja będę szczęśliwa, czy to ja będę szczęśliwy. Mój kolega, który prowadził u mnie rekolekcje, sparafrazował tytuł bardzo popularnego serialu. E jak egoizm. I tak niestety jest. Bo jeżeli ma to prowadzić do dojrzałości, powiedzmy, emocjonalnej, to dlaczego, i skoro jest to ta próba dopasowania, sprawdzenia, jest coraz więcej rozwodów. Są ze sobą przed ślubem, mieszkają kilka, nawet 10 lat, a małżeństwem są rok. Jak powiedziała jedna osoba, ksiądz Piotr Pawlukiewicz, być może też znany, przytoczył jej wypowiedź. Proszę księdza, to jest strzelanie ślepakami. To jest oszukiwanie się. To jest oszukiwanie się. I to, co ma być źródłem szczęścia, jest źródłem nieszczęścia, bo często jest źródłem samotności. I tak jak wspomniałem wczoraj, chcemy przypomnieć sobie, jaki jest Boży zamysł względem człowieka. I chciałbym, żebyśmy sobie właśnie przypominali ten Boży zamysł względem człowieka, jeśli chodzi o małżeństwo i rodzinę. Drodzy siostry i bracia, cóż czytamy w Księdze Rodzaju? Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Na obraz Boży go stworzył. Stworzył mężczyznę i niewiastę. W drugim rozdziale czytamy. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją
i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem. Że stają się jednym ciałem, stają się jednością. I to są te, mówimy, przymioty małżeństwa. Jedność i nierozerwalność. Jedność i nierozerwalność. A co zapisał ewangelista Mateusz? Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę. I zadali mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz polecił dać list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych pozwolił wam Mojżesz oddalać wasze żony, lecz od początku tak nie było. Przez zatwardziałość serca. Czyż dzisiaj nie jest podobnie? Przez zatwardziałość serc, przez jakieś wymysły ludzkie, teorie na szczęście, że można żyć inaczej niż Pan Bóg zaplanował i to da szczęście. To jeszcze raz to pytanie, dlaczego tak coraz więcej ludzi, im ludzi młodych jest nieszczęśliwych, samotnych i nie przyznają się biedni do tego, bo trudno się przyznać do popełnionego błędu. Wczoraj wspominałem świętego Jana Pawła II i dzisiaj również go wspomnę. Moi uczniowie w liceum, a właściwie uczennice, bo jedna klasa biologiczno-chemiczna była prawie żeńska i często dziewczyny dyskutowały, zmotywowały mnie do przeczytania listu apostolskiego Mulieris Dignitatem o godności kobiety. O godności kobiety. Dokument papieski o godności kobiety. I jakże pięknie święty Jan Paweł II tam pisze, że właśnie w małżeństwie mężczyzna i kobieta, kiedy stają się jedno, ciałem i duszą, dopełniają się. Dopełniają się, ubogacają się, czynią siebie bardziej doskonałymi. Zobaczmy, właśnie w tej relacji małżeńskiej. Ubogacają się. Ubogacają się w swoim człowieczeństwie. I też mówi wprost, a jeżeli pojawia się coś złego w relacji małżeńskiej, jest to, może powiedzieć, sprawa indywidualna, w znaczeniu jest skutkiem grzechu. Jest skutkiem grzechu, świadomego i dobrowolnego działania. Odnosząc do początku naszych rozważań, skutkiem egoizmu, bo to ja chcę być szczęśliwy, a nie uszczęśliwić drugą osobę. A prawdziwa miłość to jest pragnąć szczęścia drugiego człowieka. Pragnąć szczęścia drugiego człowieka. Możemy się też odnieść do chyba najbardziej znanego tekstu o miłości świętego Pawła, list do Koryntian, hymn o miłości. I co tam pisze Paweł między innymi? Że miłość nie szuka swego. Nie szuka swego. Nie unosi się pychą, nie unosi się gniewem. Nie szuka swego. Że prawdziwa miłość jest ofiarą i pragnieniem dawania szczęścia drugiej osobie, a nie oczekiwanie, by to ta druga osoba właśnie dała mi szczęście. A jeśli chodzi o relacje małżeńskie, bo od wielu już lat właśnie, dlatego to skłoniło mnie do przeczytania tego listu, że Kościół katolicki, hierarchia kościelna stoi na straży uciemiężenia kobiety, bo tego Kościół naucza, co jest niezgodne z prawdą, bo Kościół od czasów apostolskich naucza zupełnie czego innego. Naucza tego, co było, jak powiedział Pan Jezus w odczytanym fragmencie Mateuszowej Ewangelii, nie tak było od początku, to człowiek to zmienił, a nie zamysł Boży. Bo kiedy sięgniemy do listów apostolskich, apostołowie Paweł i Piotr piszą o relacjach małżeńskich. Przypomnijmy to sobie, posłuchajmy.
Żony niechaj będą poddane swym mężom jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus głową Kościoła. Ale to słowo będą poddanym to nie jest poddanie niewolnicze, ale relacja miłości. Relacja miłości. Ale dalej, o czym niektóre osoby zapominają i tego już nie chcą doczytać, że tak powiem, ale tę wiedzę biblijną traktują bardzo wybiórczo. Święty Paweł potem pisze: mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. To po raz pierwszy, a po raz drugi. Mężowie powinni miłować swoje żony tak jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała. Lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Zobaczmy, na wzór miłość małżeńska, miłość mężczyzny do kobiety, miłość męża do żony ma być na wzór miłości Chrystusa do Kościoła, bezgranicznej, ofiarnej, miłości do końca, do oddania siebie całkowicie. A święty Paweł dopowiada bardzo podobnie: żony niech będą poddane swoim mężom, ale słuchajmy dalej, aby nawet wtedy, gdy niektórzy z nich nie słuchają nauki, przez samo postępowanie żon zostali dla wiary pozyskani bez nauki, gdy będą się przypatrywali waszemu pełnemu bojaźni, świętemu postępowaniu. A do mężów: podobnie mężowie we wspólnym pożyciu, liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym, daszcie żony czcią jako te, które są razem z wami dziedzicami łaski, to jest życia, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. Na koniec zaś bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, pełni braterskiej miłości, miłosierni, pokorni. Nie oddawajcie złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie. Przeciwnie zaś, błogosławcie. Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Taki jest zamysł i plan Boży co do małżeństwa i rodziny. I tego naucza właśnie Kościół, a co nadto od złego pochodzi. A my, jako katolicy, według Bożej nauki mamy kształtować nasze życie, nasze relacje. Kiedy Matka Boża odwiedziła swoją krewną Elżbietę, usłyszała: błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią ci się słowa powiedziane od Pana. Że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. I my, jeżeli będziemy żyli według tego, co Bóg mówi, a Kościół nieustannie przypomina, będziemy błogosławieni, to znaczy szczęśliwi. Dzisiaj, jak słyszeliśmy na początku, wspominamy świętą Łucję, męczennicę, dla wiary, dla wierności Chrystusowej nauki oddała swoje życie. I my, mimo trudności, jak słyszeliśmy na samym początku, bo miłość jest trudna, ale to, co trudne, jest piękne. Odbudowujmy te relacje małżeńskie, odbudowujmy i troszczmy się o nie i pielęgnujmy je, aby przetrwały, aby dać świadectwo tym, za których rodzice biorą odpowiedzialność, to jest swoim dzieciom. Amen.